Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale programistycznym dla szkół podstawowych. Co prawda kanał poświęcony jest Scratchowi, ale ponieważ w 7 i 8 klasie pojawiają się też inne elementy związane z programowaniem, no to dziś zajmiemy się jednym z takich elementów, a mianowicie projektowaniem algorytmu w formie schematu blokowego. Użyjemy sobie do tego programu. Program się nazywa Magiczne Bloczki. Wiecie, program można sobie pobrać, to znaczy jest to program komercyjny, tak? Czyli ze strony Eris Software możemy sobie pobrać wersję Magiczne Bloczki wersja 1.5. To jest to w tej chwili wersja najnowsza. Licencja taka domowa dla ucznia kosztuje 5 zł, więc myślę, że nie jest to jakoś bardzo dużo, więc można ją kupić. Ewentualnie można pobrać starszą wersję tego programu, czyli Magiczne Bloczki wersji 1.0 i ze strony legalneinfo.pl można znaleźć właśnie tą wersję, którą autor udostępnia za darmo. My skorzystamy właśnie sobie z tej wersji darmowej, ponieważ ona spokojnie wystarczy do tego, co zamierzamy tutaj dzisiaj zrobić. Tak wygląda program Magiczne Bloczki w tej wersji darmowej 1.0. No i żeby zacząć coś tu działać, trzeba kliknąć nowy dokument. No i pojawia nam się obszar roboczy. Mamy do wykorzystania, możemy wykorzystać tutaj te elementy schematu blokowego, no, które już powinniście znać, a więc blok start, blok koniec, blok przetwarzania danych, blok warunkowy, blok wejścia-wyjścia, łącznik, z którego możemy skorzystać, ewentualnie taki blok opisowy, który może służyć do komentarzy. Dobra, no więc każdy, tutaj interaktywna pomoc, czyli tu jest w skrócie napisane, jak w tym programie należy działać. Można to sobie szybko poczytać, ale najważniejsze rzeczy tutaj pokażę. Więc oczywiście pierwszą rzeczą, która jest nam potrzebna, jest blok start. No więc umieścimy sobie blok start. Od razu możemy też umieścić gdzieś tutaj blok koniec, żeby o nim nie zapomnieć. Dobra. I na początek zrobimy sobie taki bardzo prosty algorytm na dodawanie dwóch liczb. Żeby te dwie liczby, żebyśmy mogli dodać jakieś dwie liczby, no to musimy najpierw te dwie liczby mieć. No więc użyjemy sobie bloku wejścia-wyjścia, czyli bloku wprowadzania i wyprowadzenia danych, jak to w niektórych podręcznikach jest napisane. I jak wprowadzimy ten blok na naszą planszę, to wyskoczyło nam takie dodatkowe narzędzie. Narzędzie nazywa się wstaw. I teraz jeżeli chcemy, żeby ktoś nam podał te dwie liczby, to używamy słowa takiego kluczowego read, jak czytaj, i dajemy nazwę zmiennej, czyli to będzie nasza zmienna, powiedzmy A. Następnie drugą liczbę, read i b. Dobra, i jak już mamy te dwie liczby, no to mamy jakby odczytane. Teraz musimy dokonać operacji przetwarzania danych. Operację przetwarzania danych wykonujemy w klocku prostokątnym, więc stawiamy go sobie na ekran. Ustawiamy, no i dokonujemy działania. Powiedzmy, że ten wynik tego działania będziemy przechowywać w zmiennej o nazwie suma i tej zmiennej suma przypiszemy a plus b. W programie Magiczne Bloczki do przypisania używamy dwukropek równa się, tak? I dajemy a plus b. Dobra, jak już tam sumę policzymy, to będziemy chcieli ją wyprowadzić na ekran, czyli znowu klocek blok wejścia-wyjścia, pyk, no i wyprowadzenie następuje w słowo kluczowe write i nazwa zmiennej, którą chcemy wyprowadzić, suma. Dobra. Oczywiście musimy to wszystko ze sobą połączyć. W magicznych bloczkach wygląda tak, że klikamy na pierwszy bloczek, przytrzymujemy Ctrl i klikamy na kolejny bloczek i tak dalej, czyli to będzie nas pierwszy bloczek, teraz trzymam Ctrl, kolejny bloczek, znowu pierwszy bloczek, trzymam Ctrl, kolejny bloczek i tak aż połączę to w logiczny ciąg. Dobra, słuchajcie, tu możemy sobie jeszcze włączyć dwa takie okna. Pierwszy to jest pokaż ukryj okno analizowania algorytmu i ono się nam tutaj przyda, bo ciągle się będą pojawiać pewne ważne rzeczy. Ewentualnie jeszcze możemy pokaż ukryj kod źródłowy i tutaj będzie nam się tworzył taki pseudo kod. Tak, możemy też podglądać algorytm, no i różne rzeczy związane z kodem, naszym kodem źródłowym, który zostanie za chwilę wygenerowany, a zostanie wygenerowany, gdy wybierzemy z opcji u góry z menu uruchom, kompiluj algorytm. Tak? Dobra. No i tutaj mamy taki opis jakby algorytmu w formie listy kroków, tak? Bo algorytmy możemy też opisywać w formie listy kroków, więc on tu został z tego naszego schematu blokowego zamieniony jakby na taką
listę kroków i zaraz zobaczymy, czy to nam działa. Natomiast tu mamy okno do analizy algorytmu. Możemy tu kilka rzeczy zrobić. Mianowicie możemy sobie wyświetlić wartości naszych zmiennych, ponieważ program jeszcze nie został odpalony, więc te zmienne nie mają żadnych wartości, ale tu będziemy je widzieć, jak się one zmieniają w momencie, kiedy będziemy ustawiać, ewentualnie tu możemy to wyłączyć. Tutaj mamy jeszcze taką opcję, która, no jak widzicie, jest zegar, tak? Która mówi nam, jak szybko nasz program będzie przeskakiwał z jednego bloczka do drugiego, czyli przez kolejne kroki naszego algorytmu. W tej chwili to jest ustawione 50, to jest wartość w milisekundach. W bardzo wielu językach programowania używa się właśnie tej wartości do określenia czasu. Warto tutaj wiedzieć, że jeżeli chcielibyśmy, żeby coś trwało sekundę, to to jest 1000 milisekund, tak? Czyli załóżmy, że to przeskakiwanie pomiędzy kolejnymi krokami algorytmu będzie trwało u nas sekundę, bo 50 milisekund to jest bardzo krótki czas, czyli w zasadzie nie zaobserwujemy tego, co się dzieje w algorytmie. Więc dajmy sobie powiedzmy 1000. Ewentualnie jest taka opcja, że moglibyśmy odpalić nasz algorytm krok po kroku, ale do tego może za chwileczkę. Dobra, no więc dajemy sobie cyk i F9, albo tutaj z opcji uruchom algorytm. Start, no i po starcie nas pyta o wartość zmiennej A, czyli dajmy na to będzie to 5, dajemy dalej. Następnie wartość zmiennej B, powiedzmy, że będzie to 7, dajemy dalej. Została obliczona suma, tak? I w następnym kroku została ta suma nam wyświetlona 12. Dajemy dalej, koniec, no i algorytm zakończony. Jak widzimy, wszystko działa zgodnie z tym, czego oczekiwaliśmy, więc ten algorytm jest skonstruowany poprawnie. No ale to był banalnie prosty algorytm, więc może zbudujmy sobie teraz coś trudniejszego. Więc dajemy sobie nowy. I teraz chcielibyśmy zbudować algorytm na obliczanie pola, powiedzmy, pola powierzchni prostokąta o bokach A i B, ale chcielibyśmy, żeby nasz algorytm, zanim wykona takie obliczenie, sprawdził, czy czasem boki tego prostokąta, długość tych boków prostokąta podane przez użytkownika nie są zerem lub liczbą mniejszą od zera. I jeżeli by się okazało, że tak jest, no to chcielibyśmy poinformować użytkownika, że nie są to poprawne liczby. Dobra, więc trochę trudniejszy algorytm. Zaczynamy sobie, tak jak przedtem, od klocka o nazwie start. Potem będziemy chcieli od użytkownika uzyskać długości boków. No więc znowu robimy sobie read A, read B. Tak. Łączymy to, od razu możemy to sobie połączyć. Następnie chcielibyśmy sprawdzić, czy A i B są większe od zera. Czyli teraz damy sobie nasz blok warunkowy. Plik, cyk, tak. I teraz, dobra. Sprawdzimy sobie, czy A jest większe od zera. Większe od zera, tak. I czy jednocześnie B jest większe od zera. Tak? I teraz widzimy, że tutaj w tym klocku, no łączymy to sobie, czyli Ctrl i dochodzimy do naszego klocka, ale z klocka warunku mamy dwa wyjścia. Tak? Tak lub nie, czyli warunek albo jest spełniony, albo nie jest spełniony. Tu akurat są aż dwa warunki, a więc suma tych warunków musi być w tym momencie spełniona. Możemy zamienić sobie, żeby na przykład mieć na odwrót, czyli z prawej tak, a z lewej nie. Dobra, i teraz jeżeli te warunki nie są spełnione, to możemy poinformować użytkownika, że przy takich bokach nie możemy dokonać jakby obliczenia, tak? Czyli nie możemy policzyć pola, tak? No to dobra, dodajemy sobie taki klocek, damy sobie go gdzieś tutaj, cyk. Wykorzystamy sobie shift, żeby połączyć, shift, cyk. Nie, czyli warunki nie są spełnione. I teraz write. No i tu zdaje się, nie muszę użyć cudzysłowia. Chyba muszę. Czekajcie. W chwili nie jestem pewien, jak to działa. Ale sprawdzimy. Nie można policzyć pola. Cyk. Dobra. No i może to sprawdźmy już na tym etapie i tu byśmy sobie dali koniec. Cyk. A
tu. Albo dobra, wykonajmy też klocek dla tak, czyli tu byśmy obliczali to pole. Moglibyśmy sobie zapisać, że P równa się A razy B. Tak. I teraz będziemy się tutaj łączyć z tym klockiem. Cyk. I tu byśmy wyświetlili sobie to pole, czyli w right P. Tak. Cyk. I tu też damy sobie koniec. Oczywiście można było to zrobić łącznik, bo tu mamy coś takiego jak łącznik i zrobić jeden koniec, ale jak zrobimy dwa, to też chyba nie zaszkodzi. Cyk. No i dobra, zobaczymy, czy nam to uruchom algorytm. Dobra, podaj A. Dajmy na to 3. Dalej. Podaj B 7. Dalej. Czyli pole jest obliczane i otrzymujemy wynik. Pole wynosi 21. Tak? Dobra, koniec. No to dobra, to jeszcze raz. Odpalamy sobie uruchom algorytm. Tak? Podaj A. Powiedzmy, że A będzie 0. Dalej. B będzie się równało 5. Dalej. No i wszystko się zgadza. Czyli nasz algorytm przeszedł do kroku tutaj nie, ponieważ co prawda A było większe od 0, mamy tutaj, nie, A było 0, B było 5, więc B spełniało nasz warunek, ale A nie spełniało. No i otrzymujemy komunikat, nie można policzyć pola. I koniec. Dobra, no i tak można się bawić tworząc algorytmy. Mówiłem, że jest jeszcze taka opcja uruchamiania algorytmu krok po kroku. To jest szczególnie przydatne, jeżeli by nam coś nie chciało działać i nie do końca byśmy wiedzieli co. Tak? Wtedy klikamy sobie uruchom algorytm krok po kroku i wtedy każdy kolejny krok będziemy musieli... czekajcie, ale czekajcie jeszcze raz. Uruchom... No bo teraz przerwałem. Uruchom algorytm krok po kroku, F4. No i wtedy każdy nasz kolejny krok musimy potwierdzać, czyli tutaj tym klawiszem, tym przyciskiem będziemy sobie potwierdzać. Read A, czyli wchodzimy w to miejsce, podajemy A, 6, dalej, read B, podajemy B, powiedzmy 3, dalej, tak, przechodzimy do warunku i tutaj jak widzimy mamy, no właśnie, jak najechaliśmy sobie, to nam się bardzo ładnie pokazało, że mamy jakby koniunkcję warunków, tak, czyli dwa warunki, które oba muszą być spełnione, żeby cały warunek był spełniony, tak? Dobra. I idziemy sobie dalej. Cyk, czyli te warunki są spełnione, więc tutaj dokonujemy, mamy tu też bardzo ładnie drzewko rozpisane, dokonujemy obliczenia P, to jest A razy B, tak? Czyli idziemy sobie dalej. Będzie wykonywana komenda wypisz P, no i P wynosi 18, dalej i koniec algorytmu. Dobra, bardzo, bardzo fajny program, w którym można się pobawić w tworzenie schematów blokowych do algorytmów. Można te algorytmy też w tym programie potestować, czy wszystko działa i ewentualnie, jeżeli by coś nie działało, no to moglibyśmy tego błędu szukać. No, polecam Wam ten program, żeby się nim trochę pobawić i poćwiczyć, jak te schematy blokowe działają i, no i jak można je tworzyć. Mówiłem tutaj, że można by było to zrobić jeszcze inaczej, tylko teraz czekajcie, teraz jak rozłączyć to. O, widzicie, nie wiem jak rozłączyć. No bo można by było zastosować jeden koniec, tak? Czyli przykładowo, jeżeli bym, no czekajcie, jeżeli bym sobie dał tutaj koniec i na przykład tak i tak, o, to mi się ładnie rozłączyło, ale tak oczywiście nie zadziała, więc musiałbym skorzystać z łącznika. Tutaj mógłbym sobie dać łącznik, cyk, cyk, z tego tak samo cyk, cyk i teraz z łącznika tutaj na koniec i wtedy te końce byłyby mi do niczego niepotrzebne, mógłbym je usunąć w ten sposób, mógłbym trochę ten mój algorytm uprościć. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki dotyczące programowania, może już nie tylko i wyłącznie w Scratchu, więc na tym kanale będą się też pojawiać innego rodzaju materiały. Dziękuję.